bardzo. Jakub Chucki. Wiktoria Kałomarska. Zapraszam na scenę. Czy wybrałaś sobie pytanie? Chyba 11. Kto mi ukradł pytanie? Wszystkie? Jedenaste. Kto to tak wydrukował? Chyba ja. Prawy czy lewy? Wszystko jedno, bo tak nie wiem, który jest który. To jest odpowiedź, z którą nie można polemizować. Proszę Państwa, no, dałabyś mi jeszcze troszeczkę czasu. Ja Ci zadam w takim układzie jeszcze jedno pytanie. Oko czy ucho? A, nieprzemyślane teraz takie, tak? Zaskoczyłem Cię. Nie, bo niczego bym się nie chciała pozbyć już. Ale ja nie mówię, żebyś się chciała pozbyć. Po prostu pytam Cię, oko czy ucho? A w podtekst wymyśl sobie sama. Wiesz co, to chyba ucho. Ucho. Bo jak usłyszę, to stracić czy zyskać? Wyobrazić. Jak usłyszę, to mogę sobie wyobrazić, czy je zobaczyć, nie? Rozumiem. Tutaj przemawia przez Ciebie muzyk. Może. Tak? Jak się kiedyś tak zastanawiałem nad tym, co lepiej sobie stracić, czy wzrok, czy słuch. Właśnie, tak, lepiej się nie zastanawiać, bo można stracić jedno i drugie, tak? A zyskać, czy stracić? No, głupie pytanie. Nie no, dobrze. Zyskać. Zyskać. Zależy co. Tak, tak. Ostatnio było o trądzie, to chyba byśmy nie chcieli. Powiedz, skąd do nas przyjechałaś? Z Wrocławia. To miałaś blisko, ale długo. Nie, bo nie było korków. To rozmawiamy o tym samym Wrocławiu? No, jechałam wieczorem. Nie, to nadal jest ten sam Wrocław? Wieczorem? Wrocław wieczorem jest innym miastem niż Wrocław za dnia? Może ja mam różne perspektywy, bo tam, gdzie zazwyczaj jeżdżę, to są, jest dużo korków. Właśnie, uściślimy, ile to jest dużo. Jak długo jechałaś? W godzinach, nie w dniach. 15 minut? Nie, to niemożliwe, to byłaś za rogiem gdzieś tutaj. No niemalże. Aha, no to dużo wyjaśnia. W ogóle skąd się ominęłaś, sprytnie ominęłaś korki idąc na piechotę. To może szofera zapytam, ile żeście jechali tak naprawdę? 25 minut, 13 sekund. 25 minut, 13 sekund. I to jest precyzyjna odpowiedź, proszę Państwa. Brawa. Co przygotowaliście na dzisiaj wieczór?